Dzień dobry. Czas na ostatni temat w klasie czwartej. Tym tematem jest Solidarność i jej bohaterowie. Także dużo rzeczy o PRL-u będę mówił i ten temat nie będzie tak krótki jak ten poprzedni. Oglądamy. Na pewno nie powiem Wam wszystkiego tak, jak powie to Wam Wasza babcia, Wasz dziadek, może prababcia, może pradziadek, może ktoś bardziej doświadczony wiekiem niż ja. Ja urodziłem się w okresie PRL-u, ale już na samym końcu, można powiedzieć, tego okresu. Ale to, co Wam powiem, będzie tylko namiastką tego, co możecie usłyszeć od starszych od siebie ludzi, będących teraz dziadkami w wieku tak mniej więcej powyżej 50 lat. Ponieważ oni pamiętają dobrze okres PRL-u, bo w tym okresie oni dojrzewali, dorastali, albo już nawet żyli i byli świadkami tych problemów, które miały miejsce w tym okresie czasu. Po pierwsze, brakowało na półkach sklepowych towarów, czyli nie było tak jak dzisiaj, że idziemy do sklepu i my się zastanawiamy, które chipsy sobie wybierzemy. Wtedy można było zastanawiać się tylko na tym, o której godzinie stanąć w kolejce do sklepu. Tak, były kolejki. W kolejkach stało się czasami po kilka godzin, 4, 5, 6 godzin, żeby udało się cokolwiek kupić w sklepie, ponieważ bywało tak, że człowiek stojąc w kolejce kilka godzin, już jest jego czas na to, żeby do sklepu wejść i kupić coś, okazuje się, że wszystko zostało wykupione, bo niestety były tak ograniczone ilości towarów w sklepach. Nie było czegoś takiego jak dzisiaj, że nam się czegoś zachce i my lecimy do sklepu i my sobie to kupujemy. Nie. Takich rzeczy nie było. Mało tego, w okresie PRL-u pojawiły się nawet kartki na jedzenie. Czyli nie pieniędzmi kupowało się towary, tylko płaciło się za nie specjalnymi kartkami, które miały wydzielone kilogramy bądź gramy towaru, który można było kupić. Na przykład ile kilogramów mięsa, ile litrów mleka, ile powiedzmy czegoś innego można było zakupić. Więc sytuacja była naprawdę ciężka. Ludzie byli niezadowoleni. Dlatego też bardzo często, pomimo tego, że było tak mało towarów w sklepach, komuniści podnosili ich ceny. I to z dnia na dzień. Nie było tak jak dzisiaj, że my sobie w internecie wyczytamy, co tam się dzieje, zamówimy sobie coś z innego kraju, to w ogóle nie wchodziło w grę. I my będziemy niestety zobligowani do tego, żeby szukać informacji na swoim osiedlu. Nie ma dostępu szerokiego do telewizji, do radia, czy do, powiedzmy, o internecie nawet nie ma mowy na świecie w tym okresie czasu, bo on dopiero będzie się rodził i to w Ameryce, nie w Polsce. U nas on dojdzie dopiero w 1991 roku, czyli po okresie PRL-u. Jedynie co można było kupić to gazety, obejrzeć, jeżeli mamy telewizję, jakieś wiadomości, ale te niestety były bardzo skupione wokół tak zwanej propagandy. Czyli mówiono ludziom to, co władza chce, żeby ludzie uznali za słuszne. Czyli jak było biednie, to mówiło się, że jest bardzo, bardzo bogato. Jak żyło się w Polsce źle, to mówiło się, że jesteśmy jednym z najlepiej rozwijających się krajów na świecie. Że nasza gospodarka jest 10. na świecie. Oczywiście to była bzdura, ale ludzie wiedzieli, że jest to coś, co nie jest prawdą, więc wielu z nich po prostu takie rzeczy nie wierzyło. Dlatego wybuchały strajki. Strajki, czyli ludzie nie godzili się z tym, co dzieje się w Polsce, starali się wychodzić na ulicę i walczyć o swoje prawa, o to, żeby na przykład te ceny nie były tak wysokie. Bo wyobraźcie sobie tak, idziemy sobie z określoną ilością, jeszcze wtedy powiedzmy, że pieniędzy do sklepu. Wiemy, co mamy kupić, bo codziennie za taką samą kwotę kupujemy taki towar. Nie bierzemy ze sobą więcej pieniędzy, bo albo nie mamy, no albo nie jesteśmy w stanie zaufać innym, żeby nas na przykład nie okradziono. Dlatego bierzemy odliczoną ilość pieniędzy do sklepu. Idziemy do sklepu, mówimy, co chcemy wziąć, a ta ekspedientka, bo najczęściej to były kobiety, mówi, że to kosztuje na przykład o 300% więcej niż nasze całe zakupy, niż to, co płaciliśmy wczoraj. Więc my musimy zdecydować, co bierzemy, a co zostawiamy. Sytuacja była naprawdę nieciekawa. I co do tych strajków, one wybuchały systematycznie, kiedy władze podnosiły ciągle ceny do góry. Mieliśmy takie strajki w 1956 roku, później w 1968 roku, w 1970, w 1976 i im dalej byśmy szli do przodu, tym większa niechęć wobec komunistów narastała. Jednak punktem takim zwrotnym, przełomowym było powstanie Solidarności, tej tematycznej Solidarności. W roku 1980 dochodzi do strajku w Stoczni Gdańskiej. Jaki był powód strajku? No oczywiście podwyżki cen, ale to nie było głównym powodem. Tutaj głównym powodem było to, że jedna z działaczek wtedy różnych związków zawodowych, czyli takich organizacji, które skupiają się na tym, żeby pracownik miał lepiej, żeby walczyć o prawa pracownicze, w sensie takim, żeby go nie wyrzucić z pracy, czy żeby na przykład mógł dostać jakiś ekwiwalent dla dzieci, na przykład na święta i tak dalej. Takie bardzo proste rzeczy, które Wam mówię, powinny zostać w głowie. I wtedy zwolniono kobietę. Kobietę, która była działaczką takich związków zawodowych i która była na kilka miesięcy przed emeryturą. Zrobiono to celowo. Nazywała się Anna Walentynowicz i to jej zwolnienie spowodowało strajk generalny w
Stoczni Gdańskiej. Na czele tego strajku wybrany został, bo taka organizacja powstała, która miała być organizacją strajkową, Lech Wałęsa. To był tamtejszy elektryk, czyli człowiek, który nie miał zbyt wielkiego doświadczenia, był po szkole zawodowej, zajmował się dosłownie elektryką, czyli jakieś gniazdka, czy jakieś awarie z prądem, to było w jego gestii. A tutaj nagle staje on na czele takiego dosyć dużego ruchu, jak się okazuje, strajkowego, ponieważ kilka dni później różne zakłady w całej Polsce, a jesteśmy w Gdańsku, zaczęły przyłączać się do takiego strajku. To zaczęło komunistów bardzo mocno niepokoić, ponieważ wtedy nie chciano wykorzystać sytuacji, w której no, ludzie będą spacyfikowani. A rządził wtedy jako pierwszy sekretarz Edward Gierek. I można powiedzieć, że Lech Wałęsa osiągnął sukces, ponieważ 31 sierpnia w roku 1980 podpisano tak zwane porozumienia sierpniowe, na mocy których w kolejnych miesiącach zalegalizowano pierwszy raz w PRL-u organizację niekomunistyczną. Stała się ona legalna. I tak powstaje NSZZ Solidarność. Niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność. W ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy do Solidarności zapisze się prawie 10 milionów Polaków. To będzie największa organizacja pozakomunistyczna, nawet można powiedzieć, że w Europie. Polacy zachłysnęli się wtedy tą wolnością. No ale Sowietom, czyli Związkowi Sowieckiemu, Radzieckiemu, nie było to na rękę. Dlatego też szykowano kogoś, kto będzie potrafił rozwiązać tę sytuację. Nowym pierwszym sekretarzem po pewnym czasie wybrano Wojciecha Jaruzelskiego. Wojciech Jaruzelski będzie twarzą tak zwanego stanu wojennego. Wojciech Jaruzelski w Wojsku Ludowym był generałem, czyli był komunistycznym generałem, który bardzo szybko robił karierę, ponieważ wygryzał ze stanowisk wyższych, na którym się znajdował, pozostałych komunistów. Tak się robiło karierę właśnie w komunizmie. Po tym, żeby na kogoś donieść, może go usuną i mnie na takie stanowisko wrzucą. Jaruzelski zostaje pierwszym sekretarzem w roku 1981. To był człowiek, który był celowo wybrany przez Rosję, przez Związek Sowiecki, do tego, żeby rozpędzić, rozprawić się z Solidarnością. I tak też się stało. 13 grudnia w roku 1981 wprowadził on stan wojenny. Złamał nawet komunistyczną konstytucję. Powiedział, że od tego momentu, oczywiście oficjalnie powodem było zagrożenie ze Związku Sowieckiego, bo chcieli wejść teoretycznie z wojskami do Polski, co niekoniecznie było zgodne z prawdą. Chciał po prostu kontrolować społeczeństwo i przede wszystkim pozbyć się Solidarności. Dlatego jeszcze w nocy, bo ono było wprowadzone dokładnie, ten stan wojenny, z 12 na 13 grudnia, czyli o 12 w nocy został wprowadzony stan wojenny i już kilka godzin później chodzono do mieszkań, w których mieszkali ważni działacze Solidarności. Pukano do mieszkań, wyciągano ich stamtąd i przewożono do miejsca odosobnienia. Tak mniej więcej skończył, między innymi oczywiście, skończył Lech Wałęsa. Dotyczyło to nie tylko Solidarności, bo sprawy zaszły za daleko. Na ulicę wyszło wojsko, wyszła milicja, była kontrola, ciągła kontrola społeczeństwa. Nie można było opuszczać domów po 22. Nie można było prowadzić rozmów telefonicznych, ponieważ te były podsłuchiwane. Znaczy, mogłeś prowadzić rozmowę, ale była informacja, że rozmowa jest kontrolowana. Więc nie można było powiedzieć niczego złego. Kontrolowano przesyłki pocztowe, listy były otwierane, czy aby na pewno nie ma informacji niezgodnych z prawdą, czyli uderzających w komunistów. Było bardzo dużo innych sytuacji, które najlepiej, jeżeli zapytacie swoich dziadków, będziecie słyszeli z pierwszej ręki od świadków tego stanu wojennego. Ja tym świadkiem nie byłem, ja urodziłem się nieco później. Stan wojenny było uderzeniem bardzo mocnym w Solidarność, która jednak przetrwała ten stan wojenny. Ten się skończy w roku 1983. I pomimo represji, pomimo tego, że Polacy, działacze Solidarności, byli przewożeni do różnych miejsc, byli zastraszani, rodziny były zastraszane, Solidarność nie upadła i finalnie po zakończeniu tego stanu wojennego Solidarność dalej będzie działać, aż doprowadzono ostatecznie do czegoś takiego jak obrady okrągłego stołu. Miały one miejsce w roku 1989. Przy dosłownie okrągłym stole, tak jak tu widzimy, po jednej stronie siedzieli komuniści, czyli polscy komuniści, a po drugiej stronie działacze Solidarności i przeciwnicy komunistów. Dogadywali się, jak zakończyć okres komuny w Polsce i wprowadzić wolność. Finalnie skończyło się tym, że komuniści oddali władzę, po pewnym czasie będą wybory i one doprowadziły do tego, że Polska od roku 1989 uważana jest wreszcie za kraj wolny, suwerenny i w późniejszym czasie przywróciło się zarówno koronę, to najważniejsze, na głowę naszego orzełka, staliśmy się niezależni, przywrócono urząd prezydenta, przywrócono wolności i swobody obywatelskie i wprowadzono demokrację. To będzie trwało aż do dzisiaj. My musimy jeszcze dużo nad sobą popracować jako Polacy, żeby zrozumieć to, co zostało wywalczone w roku 1989 i
żeby zrozumieć, jakie ograniczenia miały miejsce właśnie w okresie PRL-u. Na szczęście, okres PRL-u się skończył w roku 1989. Ja byłem małym dzieckiem, nie pamiętam tego wszystkiego. Natomiast pamiętam Mistrzostwa Świata z roku 1990, bo dziadek oglądał i ja wiem, że wtedy też oglądałem. Taką, powiedzmy, że cofkę pamięci mam, takie przebłyski, ale o tym, co działo się, że był okrągły stół, gdzieś tam może w głowie z tyłu siedzi. Ale niestety, mówię, byłem małym dzieckiem, więc takich rzeczy po prostu nie pamiętam. Ale wy, zapytajcie jeszcze raz, zachęcam do tego swoich bliskich, którzy mają powyżej tych 50 lat na karku, być może nawet więcej, będą Wam mogli o wiele więcej rzeczy opowiedzieć. No, jak się okazuje, była to naprawdę ciężka pigułka historii. Ale czwarta klasa się skończyła. Ja Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zachęcam do tego, żebyście kontynuowali oglądanie tych lekcji w piątej klasie, ponieważ wszystko do czwartej klasy liceum będziecie mieli opracowane na moim kanale. Więc jakby na co czekać? No, chyba tylko na czas i na wrzesień. Co niekoniecznie może być zgodne z prawdą, bo zawsze możecie rozpocząć oglądanie historii przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i zaskoczyć w przyszłości swojego nauczyciela swoją wiedzą, jaką uzyskacie na moim kanale. Także dziękuję za czwartą klasę, zapraszam na piątą. Dziękuję i do widzenia.